Dzień dobry, witam serdecznie. Szymon Swolankiewicz, z tej strony się kłania tradycyjnie w poniedziałek, godzina 10, VIP, śniadanie z Akademią Wiem. Witam, witam serdecznie. Drodzy Państwo, temat rewelacyjny, tradycyjnie jak każdy poniedziałkowy. Każdy ma określoną tematykę, każdy może się przydać w życiu, oczywiście jeśli weźmiesz to jakąś tam cząstkę dla siebie. Sztuka komunikowania się to jest element ściany sukcesu, bowiem sukces, jakkolwiek byś go zdefiniował, czy w życiu prywatnym, zawodowym, w pracy etatowej, czy w biznesie szeroko pojętym, czy samozatrudnionym, zdecydowanie droga do sukcesu jest jak budowanie domu, o czym wspominałem już kilkakrotnie, podkreślam. Pierwszym oczywiście fundamentami sukcesu jest ta psychika, cele, marzenia i tak dalej. To, co definiujemy dzisiaj, jeśli fundamentami jest psychika, to co mówimy o porządkowaniu konfliktów i tak dalej, tych najskuteczniejszych, o tej metodzie najskuteczniejszej osiągania sukcesu i tego elementu, twój mózg słucha twoich poleceń i tak dalej, sile obrazu umysłowych, to sztuka komunikowania się są zdecydowanie ścianami sukcesu. Podkreślam, nie jest ważne, czy definiujesz swój sukces jako pracę zawodową, pracę etatową, pracę samozatrudnienie, biznes typowy, tradycyjny, czy może bardziej ekstrawagancki jakiś, jesteś może artystą, czy też jakieś przedsięwzięcie sieciowe, więc sztuka komunikowania się, ściany sukcesu. No, w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o dachu sukcesu, czyli o praktyce pozyskiwania, budowania tego sukcesu w oparciu o przedsięwzięcie, o temat, który poruszaliśmy ostatnio, czyli o tym, że pierwszym, najważniejszym takim elementem, który w naszym życiu funkcjonuje, czy chcemy, czy nie, kwestia, czy umiemy go mądrze wykorzystać, to jest element ludzie, prawda? Najważniejsza umiejętność, pozyskiwanie ludzi, a za tydzień będziemy mówić o praktykach, a dzisiaj o sztuce komunikowania się. I powiem Państwu, jest kilka bardzo prostych takich elementów. I teraz dajmy na to, jeśli chcę z kimś współpracować biznesowo, ktoś deklaruje się do współpracy, do biznesu, to pierwsze podstawowe pytanie, które zadaje, no okej, w takim układzie, jeśli z tych kilkudziesięciu ludzi, którzy powiedzieli tak, to którzy z tych ludzi na przykład dzwonią, komunikują się ze mną, jeśli chcą skorzystać z mojej wiedzy, mogą z kogoś innego oczywiście, czy z moich umiejętności. Kolejna rzecz to jest taka, że jeśli powiedzmy sobie promuję jakieś wydarzenie, mam bardzo dokładnie ułożony w tej chwili w przedsięwzięciu podróżniczym harmonogram działań, spotkań różnego typu, eventów, jeśli ktoś w tym temacie chcę mieć osiągi i chcę, żebyśmy jakiś wspólny temat mieli, wspólny mianownik, o czym będziemy mówić również przy okazji sztuki komunikowania się, tych ścian sukcesu, to zdecydowanie, czy bywa na tych eventach, na naszych wspólnych, które wzajemnie gdzieś tam dochodzimy do wniosku, że warto na nich bywać, a więc trzeba niejednokrotnie. No i kolejnym elementem, czy wykazuje jakąś aktywność w życiu i to jest też element właśnie już komunikowania się, ale to jest przy wyborze powiedzmy człowieka do współpracy. A teraz uwagę, powiem Tobie taką rzecz. Otóż pierwszym z elementów tej sztuki komunikowania się, tego budowania sukcesu, jak mówiłem, droga do sukcesu jest jak budowanie domu, więc tego elementu jest, no przede wszystkim tych ścian sukcesu jest pierwszy podstawowy, związany z komunikacją z samym sobą, z elementem komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, tym znalezieniem siebie samego, to jest przede wszystkim uśmiechnij się, prawda? Radość, uśmiech. Czy to jest proste? Wiesz co, wbrew pozorom, wydaje się, że to jest tylko uruchomienie tych kilku mięśni, bowiem żeby mieć skwaszoną minę kretyna, przepraszam za wyrażenie, to tych mięśni trzeba uruchomić, energii wydatkować na to trzeba dużo, dużo więcej niż na to, żeby wykonać uśmiech. I czasami trzeba wysłuchać takiego wykładu, który prowadzi Szymon Spolankiewicz na VIP Śniadaniu z Akademią. Wiem, żeby sobie to uzmysłowić, a może ktoś inny taki materiał tobie poda i mówisz faktycznie, żeby grać rolę idioty, kretyna, życia. Z góry przepraszam te słowa, ale mają jakby podkreślić no, z pewnej skrajności, w których my życiowo jesteśmy, to wydatkujemy niesamowite ilości energii, a raptem, żeby być uśmiechniętym, wystarczy ileś dużo, dużo mniej tych mięśni uruchomić. W kontaktach z ludźmi, w komunikowaniu się pamiętaj o takiej rzeczy, zapominasz w dużym stopniu o sobie, nie patrzysz na twojego potencjalnego kontrahenta, szefa, pracownika, jak chodzące dolary, coś, co ma ci przynieść ewidentnie tylko twoje coś tam, prawda? Ale przede wszystkim słuchaj i patrz. Być tym dobrym obserwatorem. Ta sztuka sprzedaży obserwacyjnej, sztuka obserwacji intuicyjnej zawiera się właśnie w tym słuchaj i patrz, bowiem
czy chcesz, czy nie, jesteś super sprzedawcą, pamiętaj, i kupującym. I sprzedajesz, i kupujesz. Oczywiście zawsze pierwsze, co sobie sprzedajesz, jeśli wykonujesz uśmiech na twarzy, wykonujesz sobie uśmiech, radość, energetyka jest zupełnie inna, zupełnie inaczej od razu się prostujesz, prawda? Masz radość jakąś tam, podkreślam, uśmiech taki naturalny, wewnętrzny, bez wspomagaczy, jakiś typu palone trawki, czy jakieś inne alkoholowe rzeczy, bo jeśli do tego, żeby wywołać uśmiech, potrzebujesz tych wspomagaczy, to tobie jest psychiatra potrzebny, to dobry psychiatra, który jeszcze sam nie potrzebuje psychiatra czy psychologa. Wiem, że to są mocne słowa, drodzy Państwo, ale one są prawdziwe. Ja nie odkrywam Ameryki, po prostu jestem też obserwatorem, też jestem człowiekiem, więc też swoje w życiu nagrzeszyłem i pewnie jeszcze nieraz mi się drogi czasami tam powywijają. Najważniejsze, że kiedy świat mnie rzuci na kolana, istotne jest, żebym wstał, wykonał uśmiech na twarzy, oczywiście wstał do przodu, nie do tyłu się gdzieś przewracał. Więc pamiętaj, zapominasz o sobie, słuchaj i patrz, wiesz. Przede wszystkim w kontaktach z ludźmi również unikaj kłótni, zdecydowanie. Kłótni to jest tak jakby nie udowadniaj komuś, że jest idiotą, wiesz, nie udowadniaj, że jest niemądry, że twoja racja jest bardziej prawdziwa niż racja tego osoby czy środowiska, z którym komunikujesz. Zawsze pamiętaj, żebyś prowadził rozmowę z sobą samym, a potem z osobą czy z środowiskiem, z którym komunikujesz, jakby w taki sposób, aby uzyskać bardzo liczne tak. To są bardzo proste, wręcz nazwijmy to techniki czy technologie wręcz komunikowania z ludźmi, ale absolutnie tak. Jeśli chcesz pozyskać kogoś do współpracy, jeśli chcesz mieć dobre relacje ze swoim pracodawcą na przykład, czy też ze swoim podwładnym, dokładnie trzeba przede wszystkim pamiętaj, uśmiech na twarzy, zapominasz o sobie, a słuchasz i patrzysz, bo przecież najcudowniejsze zdanie, słowo to jest każdego imię i nazwisko. Wiesz, ja uwielbiam, jeśli ktoś pamięta moje imię i nazwisko. Wybaczam oczywiście, jeśli nie pamiętam, bo ma do tego pełne prawo. Czy zawsze ja pamiętam kogoś? Jeśli nie pamiętam, to mówię, hej, przepraszam, powiedz mi, dzisiaj na 14 mam spotkanie z dyrektorem dużego ośrodka związanego z kulturą. Idę się z nim spotkać. Drodzy Państwo, ciekawostka jest taka, że pamiętam tylko jego imię, uzyskałem jego imię, nie wiem jakim nazwisko, wiem, że jest dyrektorem, mam do niego numer telefonu, wykonałem i co zrobię na tym? Oczywiście cześć Sławku, bo pozwoliłem sobie przejść na ty, przeszliśmy na ty, oczywiście cześć, hej Sławku, jak wygląda twój popołudnie dzisiaj, bo w granicach 14 chciałem do ciebie podjechać, a on mówi tak, oczywiście, że tak, co zrobię, kiedy zajadę tam? Przede wszystkim powiem, wiesz co, powiedz mi dokładnie, jak brzmi twoje nazwisko, żebym go nie przekręcił, bo i jakby ktoś powie, no tak, ale to jak przyznasz się, że nie wiesz, tak, absolutnie tak, ale podkreślę, jak ważnym jest jego nazwisko dla mnie i w tym momencie rosnę w jego oczach, tym bardziej, że dokładnie ja idę autentyczny, nie jestem kimś, kto udaje, tylko moje wnętrze mówi, tak, ja potrzebuję tego nazwiska, żeby czasami go nie przekręcić, żeby nie zrobić przykrości jakiejś temu człowiekowi. Idźmy dalej. Pamiętaj, żeby szukać zawsze w rozmowie z kimkolwiek, czy z pracodawcą, czy z pracownikiem, czy w biznesie typu samozatrudnienie, czy w biznesie sieciowym, czy w tradycyjnym biznesie, kiedy szukasz kontrahentów, partnerów, klientów, to pamiętaj, że trzeba zawsze znaleźć ten wspólny mianownik, te wspólne punkty. To troszkę ja za chwileczkę rozwinę, sięgając do moich notatek. Oczywiście pamiętajmy, że w 30 minut nie jesteśmy w stanie wszystkiego technicznie opracować, tego uczymy na warsztatach, oczywiście sztuki sprzedaży obserwacyjnej. Nie zmienia to faktu, że jeśli posłuchasz tego i wykorzystasz, to gwarantuję tobie, że będziesz miał rewelacyjne efekty, zaczynając oczywiście od tego, żeby się uśmiechać. Pamiętaj, że jeśli zdarza ci się, że rozmawiasz z kimś, kontynuujesz rozmowę, prowadzisz rozmowę, to czasami jest tak, że ktoś chce z siebie wyrzucić jakieś emocje, wiesz? W moim życiu się zdarzyło kilka razy, że ktoś, trafiłem akurat na sytuację, w której ktoś miał totalne pretensje do całego świata, akurat ja byłem pod ręką. I skupiło się na tym, że moja usługa, którą mu zaoferowałem, czy produkt, który ode mnie kupił, czy też, nie wiem, towarzystwo, które we mnie było dla niego, w którymś momencie było wybitnie niezadowolone, znaczy miał emocje, a ja byłem po drodze, wiesz, i co zrobiłem? Przede wszystkim pozwoliłem na to, żeby absolutnie uzewnętrznił się, wiesz co? Pamiętam, kiedy zacząłem, czy jestem super sprzedawcą? Nie wiem, każdy wiem, że jest super sprzedawcą, kwestia, czy umiesz to zrozumieć. I wiesz, pamiętam kiedyś, kiedy sprzedawałem proszek, wiesz, i
Sprzedałem proszek, to było sprzedaży bezpośredniej, proszek znakomity, zresztą którego używam do dzisiaj, jest to już kupę lat, nie ma porównywalnego dla mnie, ale co jest istotne, otóż osoba, która kupiła ten proszek, za jakiś czas tam jadę, umówiłem się przejazdem, to było w Łodzi, przejazdem mówię, podjadę, porozmawiamy o tym, jak tam, tak, tak, przyjedź, bo tu musimy koniecznie porozmawiać, mówię, coś się święci, więc zajeżdżam i usłyszałem stek różnych dziwnych rzeczy na temat tego, jak to jest niedoskonały proszek, jak on nie pierze i tak dalej. Drodzy Państwo, to nie ma nic wspólnego z proszkiem. Po prostu akurat ja byłem po drodze i proszek był tym elementem, na którym można było się zemścić, dlatego że akurat mąż dzień wcześniej dosyć mocno umoczył swoją twarz. Z natury rzeczy tego nie robił, bo gdyby robił to codziennie, to kobieta byłaby przyzwyczajona. Zrobił to raz na chyba 20 lat, więc przerażenie totalne. Właściwie no koniec świata, świat się zawali, bo mąż, że tak się wyrażę, przedawkował. No zdarzyło się, Boże Święty, zgrzeszył raz na 20 lat. Ale to była taka wyjątkowość, że kobieta sobie nie radziła i skupiła się na proszku. Więc co ja zrobiłem? Absolutnie pozwoliłem się uzewnętrznić. Pozwoliłem, żeby ta kobieta powiedziała wszystko, co możliwe, a potem przytakując w dużym stopniu, tak, oczywiście, że tak, spowodowałem sytuację, żeby ona opowiedziała o tym, jak, dlaczego ten proszek jest taki niedoskonały. No więc się okazuje, że no wrzuciła jakąś taką brudną szmatę od podłogi i chciała, żeby z tego zrobił się nowy ręcznik. Parę jeszcze innych rzeczy. W którymś momencie zaczęła się sama z siebie śmiać, a potem powiedziała, wiesz co, a tak naprawdę powiedz, z czego wynikają te twoje emocje. No i wtedy się przyznała, że efektem tych emocji był mąż. Ale drodzy Państwo, gdybym ja się wtedy obraził na nią, że ona krzyczy na mnie wręcz, że jest niemiła, dokładnie tak, to było dla kogoś, to nie miałby takiego, nie wiem, wewnętrznie ja czułem wtedy, że po prostu muszę tego wysłuchać, że muszę to wziąć na klatę niejako, potem wypłukać się odpowiednio, wykąpać, ale to spowodowało, że ona wyrzuciła te pomyje z siebie, ja te pomyje odrzuciłem dalej, gdzieś tam do rynsztoku wrzuciłem, wyczyściła się, potem powiedziała o co, choć ja powiedziałem, słuchaj, a ile mu się to razy w życiu zdarzyło, no raz na 20, wiesz co, ty już jesteś szczęściarą. Co mają powiedzieć osobie, gdzie facet przychodzi, nie wiem, codziennie, albo raz w tygodniu, albo raz w miesiącu po wypłacie, prawda? No faktycznie masz rację, no chyba muszę go przeprosić i jeszcze porozmawiać i pośmiać się z tego wszystkiego. Tak, dokładnie tak powiedziałem. I to, co mówiłem wcześniej, wiesz co, pamiętaj, nigdy w komunikacji z ludźmi nie mów komuś, że jest głupi, że jest idiota, nie udowadnij swojej racji, że twoja racja jest bardziej racją niż jego racja. I nie udowadnij, bo to nie ma kompletnie sensu. Udowodnisz komuś, niezależnie od tego, czy masz rację faktycznie, udowodnisz komuś, że jest idiotą. I co z tego masz? Masz wroga do końca życia czasami. Tego się nie odwróci. Czasami jest to bardzo trudne do odwrócenia. No i wiesz co, i rzuć człowiekowi wyzwanie. Ale zanim parę słów na ten temat jeszcze i to rozwinę, chciałbym, żebyś usłyszał po raz kolejny, jeśli myślisz o sukcesie rodzinnym, jeśli myślisz o sukcesie w biznesie, jeśli myślisz o sukcesie w pracy etatowej, czy w sukcesie w relacjach z twoimi pracownikami, czy w relacjach z twoimi podwładnymi, w relacjach ze swoim szefostwem, czy w relacjach w samozatrudnieniu, czy w biznesie tym klasycznym, czy w biznesie sieciowym, wiesz co, to idź tam, gdzie jest sukces i pieniądze. Co to znaczy sukces? Jeśli komunikujesz się w swoim środowisku z ludźmi, którzy notorycznie narzekają na swoją żonę, czy narzekają na swojego męża, wiesz co, to prędzej czy później ty odkryjesz, że twoja żona też czasami dubie w nosie. No i co z tego? Ale nie wziąłeś ją dlatego, że jest doskonałka, wziąłeś ją dlatego, że ją kocha, że jest wspaniała. Czasami dubnie w nosie, może czasami w nocy ci bąka puści, wiesz? To są normalne rzeczy, one się zdarzają. Wiem, że czasami mówienie o tym wprost powoduje ludzi, no jak możesz o tym mówić? No ale drodzy Państwo, ludzie puszczają bąki, ludzie dubią w nosie, ludzie bekają czasami, wiesz? I co z tego? To nie zmienia faktu, że mogą mieć poza tym rewelacyjną, wspaniałą klasę. W związku z tym idź tam, gdzie jest sukces, cokolwiek dla ciebie sukces znaczy. Jeśli chcesz mieć wzorzec kogoś fajnego, rewelacyjnego i nie chodzi mi o to, ja mam też kolosalne doświadczenie życiowe i tak jak mówiłem, człowiek na kolanach nieraz i prywatnie gdzieś nie tak zawsze było poukładany, potem trzeba było prostować, budować relacje z dziećmi, prawda, i tak dalej. Słuchajcie, są to rewelacyjne doświadczenia, z którymi się dzielę, ale obserwuję również innym. Przede wszystkim jednakoż, jeśli chcę rozmawiać o sukcesie, jeśli powiedzmy sobie chciałbym iść do dietetyka, porozmawiać o zdrowym odżywianiu, przede wszystkim spojrzę na jego facjatę, spojrzę na jego wagę i na tym się czasami skończy przygoda z tym kimś. Bowiem moje doświadczenie, kiedyś pracowałem jako sanitariusz w pogotowiu i pamiętam zaworze z jakieś 50-60 km pacjenta, który całą drogę mi w karetce nawijał, ja Wołga,
czy ja Wisłę, już teraz nie pamiętam, do zegarka. Nieszkodliwy, więc w kaftanie go nie musieliśmy trzymać, tylko obserwowałem, czy czasami mi nie zarzucił czegoś na szyję, ratując się z tego jawołga, prawda? No zawiozłem go do tego szpitala, słuchajcie, i teraz wprowadzam go i przyjmował go po znajomości jeden z najlepszych ekspertów w psychiatrii w Polsce. Ja nie pamiętam jego nazwiska, nawet gdybym pamiętał, bym go nie użył oczywiście, ale wiecie co, wprowadziłem tego pacjenta, który dalej do tego zegarka nawijał tam Jawisła czy jakoś tam, i spojrzałem na tego profesora i się zastanawiałem, kto tutaj jest bardziej psychicznie uszkodzony. Czy ten profesor, czy ten pacjent, którego przywiozłem. Bo profesor wybitnie sprawiał wrażenie, absolutnie, ale to nie musiałem być ekspertem, żeby stwierdzić, z gościem jest coś nie tak. Ale dlaczego? Jest bardzo proste. Jego komunikacja, jego komunikowanie się, jego środowisko, w którym przebywał, to było środowisko ludzi, którzy mają te dylematy psychiczne, gdzie tam te załamki jakieś spowodowały, znaczy ktoś im dał jeszcze psychotropię, jakby spotęgował dzięki psychotropom jeszcze ich chorobę umysłową, no bo w większości tak to wygląda, no, pewnie kiedyś porozmawiamy o tym, jak to wygląda w życiu, no troszkę ten temat rozgryzłem, ale w każdym razie powiem Państwu, że tak jak powiem jeszcze raz, nie miałem zielonego pojęcia, kto jest bardziej chory, czy ten pacjent, którego zawiozłem, czy też ten profesor. Dlaczego? Bo jego komunikacja, jego komunikowanie się było z tym środowiskiem, z ludzi, którzy mają te dylematy jakieś tam zdrowotnościowe. Ale nie zmienia to faktu, że zwróć uwagę, nigdy nie jest tak, że spotkanie jakiegoś człowieka pozostaje bez wpływu na ciebie. Dla mnie to była znakomita rewelacyjna lekcja. Zawiezienie pacjenta, który całą drogę nadawał przez te kilkadziesiąt minut, jak go wiozłem, i tak jak mówiłem, nie trzeba było kaftanu bezpieczeństwa mu zakładać, więc wiozłem go, całą drogę nawijał, a doświadczenie z nim, a potem doświadczenie z tym profesorem było takim, które do dzisiaj mi pozostało, które dało mi znakomitą lekcję, wiesz? Wiesz, oczywiście ma to swoje dobre i złe strony. Ja mógłbym wyciągnąć z tego niedobre wnioski, ale mógłbym wyciągnąć takie wnioski, które pozwalają dzisiaj mi się podzielić z Państwem tak, właśnie w ten sposób. Powiedzmy sobie, że... No, powiedzmy tak. Zastanów się przez moment w tej chwili, ile czasu czasami tracisz na kontakty i rozmowy z ludźmi, których nie lubisz, którzy czy wnoszą coś do ciebie, jeśli mądrze do tego podejdziesz, to tak jak ten profesor, czy ten pacjent, którego zawoziłem, wniósł coś do mojego życia. Absolutnie tak. Ale niejednokrotnie my tracimy olbrzymie ilości czasu, energii, naszej wspaniałej energii, którą moglibyśmy poświęcić na wspaniałą medytację, wspaniały relaks, na wspaniałe przebywanie, na przebywanie z rodziną, z dziećmi, na rozmowy z dziećmi, zabawę z dziećmi, na spacer z małżonką, z małżonkiem. Wiesz co, my czasami tracimy czas na zupełnie bezsensowne kontakty i rozmowy z ludźmi, którymi nie lubimy. Powiem Państwu, przychodzi okres rewelacyjny, świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj jest to jedna wielka chora komercja, która z tego powstała. Ja nie mówię, że robienie prezentów, kupowanie jest czymś niedobrym, absolutnie tak. Ale w tej chwili stało się to czymś takim dziwnym, jakby zapominamy sensu tych świąt, prawda? Mało tego, ludzi siedzą przy stole wigilijnym, machają się tym opłatkiem, właściwie czasami jest taka proforma, ludzie nie potrafią sobie życzeń złożyć takich ze środka, gdzieś tam pogubili się w tym wszystkim i nie dlatego, że są niedobrzy, dlatego, że stracili komunikację z samym sobą w dużym stopniu, ale wiesz co, i potem zaczynają przy tym stole, jeszcze wezmą jakieś tam wzmacniacze wigilijne i potem idą na tą pasterkę niejednokrotnie, chyba pasterka to się nazywa, idą na tą pasterkę z odorem, który zieje z tej paszczy, że tak się wyrażę, ale wiesz co, przy tym stole zajmują się udowadnianiem sobie, że ten polityk jest lepszy, a ten więcej nakrada, ten mniej i tak dalej. Mówią, oczywiście potem ruszają religię, po drodze gdzieś tam zrobią parę niefajnych rzeczy, mówiąc o seksie, prawda, potem parę rzeczy, a moja stara, a mój stary, prawda, i tak dalej. No, drodzy Państwo, zatraca się zupełnie sens tych świąt, bo przecież tak naprawdę już nie chodzi o tą tradycję, na ile wierzysz w to, że Chrystus, prawda, urodził się i tak dalej, z Matki Dziewicy, to nie ma kompletnie znaczenia, na ile wierzysz, ważne jest to, na ile potrafisz usiąść najnormalniej w świecie z rodziną i skomunikować, bowiem sukcesem w rodzinie, jakimkolwiek, gdziekolwiek, to jest właśnie umiejętność komunikowania, umiejętność z ceremoniału, który stworzysz, komunikując się między innymi przy tym stole wigilijnym.
I pamiętaj zdecydowanie, komunikacja pierwsza, podstawowa, to jest oczywiście między tobą a tobą. I wrócę jeszcze raz do tego, czy mówiłem, uśmiechnij się. To jest ta pierwsza zasada i parę jeszcze zdań na ten temat. Zrobię taką powtórkę, bo informacja powtarzana jest informacją, informacja niepowtarzana przestaje być informacją. Powtarzam, mówimy o tym, że sukces jest jak budowanie domu, gdzie fundamentem jest ta psychika, cele, marzenia i wszystko to, co wokół tego mądrze skonstruowane, nie na wariactwo, żeby czasami nie wpaść, bo to też kiedyś musimy wyjaśnić, że czasami przedawkowanie jest w tych celach, marzeniach więcej frustracji przynosi niż pożytku, a zasada jeden, którą warto, zasada Larego, którą warto stosować, jest bardzo prosta, wiesz, przede wszystkim zrobić to, co mówisz, że zrobisz wtedy, kiedy mówiłeś, że to zrobisz, w taki sposób, jak mówiłeś, że to zrobisz, i nic więcej z innych zasad nie musisz stosować w życiu, bo ta zasada zawiera w sobie wszystkie zasady włącznie ze sztuką komunikowania się. Jeśli mówiłem o tej psychice jako fundamentach, to sztuka komunikowania się są ścianami sukcesu, a tak jak mówiłem, dachem sukcesu ewidentnie jest praktyka pozyskiwania ludzi, środowiska, rodziny do tego, żebyśmy fajnie funkcjonowali. Co to znaczy? Jeszcze raz, uśmiechnij się. Pamiętaj, że jest to najłatwiejsza, ale zarazem najtrudniejsza umiejętność, najłatwiejsza, bowiem powtórzę jeszcze raz, cóż jest prostszego, jak ściągnąć mięśnie twarzy tak, by pokazać zęby w uśmiechu. Okej, mówisz, że masz zęby, nie wiem, z kolorowe już od papierosów, czy od czegoś tam, czy może, powiedzmy sobie, nie dbałeś niespecjalnie i nie są najwspanialsze, to nie zmienia faktu, że można te usta wykrzywić do góry, te kąciki ust, a nie na dół, i te mięśnie do uśmiechu uruchomić, ten uśmiech w oczach, śmiać się wątrobą, jak na jednym z filmów było powiedziane. Pamiętaj, ale nie da się uśmiechnąć rozbrajająco wtedy, kiedy nie jesteśmy dobrze do tego przygotowani psychicznie. Muszę Państwu powiedzieć, że rewelacyjnie w tej chwili słoneczko do mnie zaświeciło. No tak mi dało po oczach fantastycznie, że aż muszę się z Państwem tym absolutnie, absolutnie podzielić, prawda? Bo słoneczko jest czymś cudownym, rewelacyjnym. I pamiętajcie tak przy okazji słońca, nie wierzcie w te bajki, że wszystkie kremy trzeba używać, te 15, 30 czy więcej, czy 8, prawda, przeciwpromieniowaniu UVB, to jest jakby taka ściema, która została wprowadzona po to, żeby słoneczko nie wyprodukowało u ciebie witaminy D3, która jest niezbędna do tego, żebyśmy zdrowo funkcjonowali. W związku z tym pewnie ktoś miał znowu interes, żeby posprzedawać nam kremy, którymi my się zamykamy przed słoneczkiem, prawda, i słoneczko nie produkuje witaminy D. Uzupełniamy to pewnie jakimiś suplementami, to one nie zrobią tego, co robi słońce, drodzy Państwo. To jest taka drobna, nieskomplikowana lekcja. No więc uśmiechnij się i pamiętaj, że powtórzę jeszcze raz, aby się rozbrajająco uśmiechnić, musisz być do tego przygotowany psychicznie. I pamiętaj, przypomnij sobie czasami taką sytuację, gdzie, no tutaj chciałem pójść znowu z informacją taką jakby, gdzie jesteś, twój organizm wspomogłeś troszkę do tego, żeby się rozluźnić, to chyba nie jest najlepszy przykład. Gdyż okej, umówmy się tak, uśmiechnij się, zdecydowanie to jest ewidentna rzecz, którą powinieneś robić. Pamiętaj, że ilość mięśni, które musisz uruchomić, aby się uśmiechnąć, jest absolutnie dużo mniejsza i ilość energii, którą na to potrzebujesz, jest dużo mniejsza. Pomaga w tym oczywiście ten element psychiki. Fakt, że fundamenty, jeśli mówimy cele, marzenia, jeśli przypomnisz sobie o celach, o marzeniach i czasami przypomnisz sobie jako dziecko, co ci się w głowie śniło, czasami co się układało, to dzisiaj tak nawet od razu uśmiech na twarzy ci się mówi, Boże, jaki człowiek był młody, jaki był głupi. Nie, byłeś wtedy mądry, wspaniały, byłaś mądra, wspaniała, bowiem wtedy miałeś te podwaliny mądrości, takiej nieograniczoności, a potem weszliśmy w ten świat i się pozamykaliśmy. Więc ten uśmiech na twarzy, kiedy chcesz już się uśmiechnąć i nie wiesz, jak sobie poradzić, żeby wewnętrznie to było spójne, żeby ta wątroba się z tobą wręcz śmiała i te oczy, żeby tam dały ten uśmiech, to przypomnij sobie te zwariowane swoje z dzieciństwa, wspaniałe, cudowne marzenia. I wiesz co, zdecydowanie z automatu zupełnie inaczej będzie funkcjonować twoja energetyka i ten uśmiech nie będzie skomplikowany. Powtórzę, aby być, robić twarz idioty, kretyna, powtórzę jeszcze raz, wybaczcie mi te słowa, to ilość mięśni, których trzeba użyć, ilość energii trzeba spożytkować na to, jest nieporównywalnie większa niż ilość mięśni i energii, która jest potrzebna do tego, żeby uruchomić uśmiech. No ale czasami bardzo dużo robimy po to, żeby być nieszczęśliwymi, kiedy aby być szczęśliwym, uśmiechniętym wystarczy naprawdę niewiele, prawda? I pamiętaj to, co mówiłem wcześniej, w kontaktach ze światem, z rodziną, z dziećmi, z małżonkiem, z podwładnymi, z szefem, w samozatrudnieniu, z klientami, z partnerami,
partnerami w biznesie, klasycznym biznesie sieciowym, przede wszystkim słuchaj i patrz. Bowiem sztuka sprzedaży obserwacyjnej, sztuka obserwacji intuicyjnej jest zawarta w tobie. W związku z tym, kiedy słuchasz i patrzysz, pamiętając o tym, że imię i nazwisko osoby, z którą komunikujesz, jest najważniejszą rzeczą, która jest dla niego najbardziej istotna. Oczywiście zainteresuj się człowiekiem, zainteresuj się tym, gdzie jego pasją. Jak znajdziesz pasję drugiego człowieka, słuchaj, możesz do końca życia niewiele właściwie robić fantastycznych rzeczy i będziesz dobrze postrzeganym przez tego człowieka, dlatego że jak będziesz chciał porozmawiać o pasji tego człowieka. Ja znam kilku ludzi, na przykład bardzo naszej bliskiej znajomej Danusi Książek, mąż jest pasjonatem wędkarstwa, ale powiem Państwu, kiedyś pamiętam, że zacząłem z nim rozmawiać, miałem tylko pół godziny na to, żeby porozmawiać. Słuchajcie, stwierdziłem, że w pół godziny się nie da go wysłuchać, a mówił z tak rewelacyjną pasją. Słuchajcie, nawet jak opowiadał o haczykach, które używał, ja nie miałem pojęcia, o czym mówi, chociaż mój pierwszy zawód to jest technik rybactwa śródlądowego. Nie mylić z wędkarstwem. Rybak a wędkarz to nie jest to samo. Niektórzy mylą, ale wiesz co, nie zmienia to faktu, że w większości nie miałem pojęcia o tych technikach, o których mówił. Wiem jedno, słuchałem go z wielką radością, z wielką przyjemnością. Nie tak dawno słuchałem człowieka, który opowiadał między innymi o podróżach, ale podróżach takich na wschodnich rubieżach. To był jeszcze Związek Radosny wtedy. Słuchajcie, zrobił to z taką pasją. Petersburg, zaczął opowiadać, ja zachciałem tam być. Ewidentnie opowiadał o tych wszystkich wspaniałych i filharmoniach, operach, tych pięknych prospektach, nie wiem jak to się nazywa, które zwiedzał, no robi to z taką pasją, z takim entuzjazmem, że stwierdziłem kolejny dream podróżniczy, który się stworzył. No i pamiętaj, że zdecydowanie jeśli masz budować jakąś sieć partnerów, to zdecydowanie lepiej mieć jednego dobrego partnera, klienta, niż powiedzmy sobie pięciu niedobrych, złych. Zdecydowanie tak, jeśli budujesz coś sieciowego w swoim życiu, a drodzy Państwo, nie ma przedsięwzięcia, nie ma rodziny, która nie funkcjonuje sieciowo, tak jak twój organizm jest sieciową rzeczą, więc czasami to niezrozumienie, które wprowadzone zostało, tak samo jak informacja, że słoneczko zabija. Nie, drodzy Państwo, spokojnie, 15-20 minut, to mówię z pełną odpowiedzialnością na słoneczku, no chyba, że masz już jakieś tam dylematy skórne, więc trzeba czasami pewnie zasięgnąć jakiegoś eksperta w tym temacie. No i pamiętaj, w kontaktach z ludźmi zawsze wykaż mu szczere zainteresowanie tej osobą. Ten element nie rozwalony tutaj, prawda, piwo w ręku i no mów, co to cię pasjonuje, tylko wykaż zainteresowanie. Pochyl się w jego stronę. Już nie będziemy mówić o tych elementach typu ruchy, które wykonujesz. To już są takie techniki, technologie, których ja niespecjalnie za nim przepadam. One mają naturalnie wyglądać, mają być sztuczne, nie mają być prawdziwe. Nie ma być czegoś takiego, że kiedy patrzysz w oczy swojemu rozmówcy, to niektórzy mówią, muszę patrzeć 80% w oczy rozmówcy. Wiesz co? Ale potem ludzie mówią, ale ja nigdy nie wiem, kiedy będzie to 80%, więc patrzę mu cały czas. Więc jest to tak nachalne, tak niemiłe, że właściwie skuteczność jest wybitnie odwrotna. Odwrotnie od oczekiwanej, prawda? Patrz w oczy, oczywiście raz na jakiś czas spójrz, ale bądź szczery w tym wszystkim, wiesz, i tyle, no tak to należy określić. No i cóż tu więcej powiedzieć jeszcze, jakby finalizując tę sztukę komunikowania się, wiedząc o tym, że to są ściany sukcesu, pamiętaj, żebyś zawsze w rozmowie szukał punktów wspólnych. Kiedy buduję relacje z dziećmi, no parę rzeczy gdzieś tam trzeba prostować w życiu. Kiedy buduję w tej chwili relacje z dziećmi, kiedy jakby sprzedaję pewną informację, córka mówi, ale ja już jestem dorosła, czego ty mi tutaj, ale ja nie mówię po to, żeby tutaj coś skrytykować czy cokolwiek, tylko umówiliśmy się, że mam pewne zasoby wiedzy i przekazuję tą wiedzę, więc ja tobie powiem, że jeśli jesteś gotowa, to powiem te dwa, trzy zdania i nie w nawiązaniu absolutnie do sytuacji, z którą to jest, akurat mi przyszła taka myśl do głowy, więc ja tobie przekazuję, co z tym zrobić, jesteś dorosła, to czy możemy tak się umówić? Absolutnie tak, więc przekazuję czasami te informacje. Nie ukrywam, że czasami one są pod kątem wydarzenia, które się dziecięciu zdarzyły, ale wtedy jakby komunikujemy na tej zasadzie, dlaczego mi to mówisz? No bo akurat zauważyłem coś takiego. Pamiętaj zawsze, szukaj wspólnego mianownika. Przede wszystkim oczywiście z sobą samym, a potem szukaj wspólnego mianownika z osobą, z którą rozmawiasz, z partnerem, z klientem, z podwładnym, z szefem. Wiesz co, i czasami się zdziwisz, że jak swoim przełożonym w którymś momencie, jeśli jesteś etatowym, gdzieś tam, czy może w jakichś służbach pracujesz, wiesz co, to czasami będziesz zdziwiony, że jak pewne rzeczy tutaj, które dzisiaj mówiłem, wprowadzisz w swoim życiu, to podejdziesz do
swojego szefa, nawet jak go klepniesz po plecach, coś, co nie wchodziłoby w grę, absolutnie byłbyś zdziwiony, zaskoczony, byś stwierdził, nie, przecież on mnie zabije, zaszczeri od razu, wyrzuci z roboty, a w momencie, kiedy masz uśmiech na twarzy, masz te dobre racje, masz ten wspólny mianownik, porozmawiasz o pasji tego przełożonego, wiesz co, nawet jak go klepniesz w plecy, będzie ci to wybaczone, bo czasami niechcący ci się tam klepnie, bo myślisz, że to już jest kumpel, ale nie przeginaj, nigdy nie przechodź zbyt, nie przeginaj pewnej granicy, ale pamiętaj, pasja drugiego człowieka jest tym czymś, co powoduje, że masz rewelacyjne, wspaniałe, cudowne mechanizmy komunikowania się w znakomitych relacji. Pięknego, cudownego dnia życzę, wiesz, i to, co jest niesamowite, to przede wszystkim gratuluję Tobie, że rozumiesz tą sztukę komunikowania się, że są to ściany sukcesu, że rozumiesz zasady synchronizacji i rezonansu. O niczym innym nie mówiłem, jak o rezonansie, który w komunikacji z człowiekiem się dzieje, prawo wyrównania, w związku z tym, jak masz dobry rezonans, to wyrównując pewne elementy przyciągasz fajnych, uśmiechniętych ludzi, bo Ty się uśmiechasz. I gratuluję Tobie, że korzystasz ze swojej intuicji. Wiesz, powiem Tobie, że w przyszłym roku z kolei porozmawiamy, w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o dachu sukcesu, fundamenty, tak jak mówiłem, psychika, psychologia, cele, marzenia, ściany, to jest kontaktowanie, komunikacja, a dachem sukcesu jest praktyka pozyskiwania środowiska, środowiska ludzi, środowiska rodziny, dzieci, męża, żony, partnerów, klientów. O tym porozmawiamy, podam parę prostych, nieskomplikowanych rzeczy działających i będących jakby wewnętrznie spójnym między umysłem a sercem. I to jest niezwykle ważne. I gratuluję Tobie jeszcze raz tego, że uczestniczysz w tego typu spotkaniach. Mam nadzieję, że wysłuchasz może tego jeszcze 2 razy. W każdym razie dziękuję również Tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. Pozostaje mi w tej chwili powiedzieć oczywiście cudownego, wspaniałego, rewelacyjnego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, całego życia. Baw się dobrze, do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, a na pewno na cudownych, rewelacyjnych plażach świata. Trzymaj się. Elżbieta i Szymon Spolankiewicz.